Serdecznie witam Państwa na posiedzeniu, na zebraniu, kolejnym zebraniu naszej komisji. Witam serdecznie Panie i Panów. Witam gościa Pana Sebastiana Białka, inspektora do spraw ochrony środowiska i gospodarki komunalnej. Dobrze powiedziałem? Dobrze. To jest nasze dzisiejsze, właściwie takie najważniejsze tutaj... Tak, punkt zebrania w sprawach różnych potem i wnioski i ustalenie kolejnego, zatwierdzenie tegoż naszego kolejnego spotkania. Do pana inspektora bardzo dziękuję, że pan inspektor podjął, znalazł chwilę czasu, żeby być tu razem z nami. Bardzo proszę, już podety, później będziemy. A teraz 20 minut poświęćmy, nie więcej, bo pan inspektor również śpieszy do obowiązków swoich. Bardzo proszę, panie inspektorze, kilka zdań odnośnie stanu w naszej ochronie naszego środowiska, a przede wszystkim kontrakty na wywóz nieczystości. Czy są ludzie, czy są mieszkańcy, którzy notorycznie, czy w dalszym ciągu są tacy, którzy nie mają zawartych umów na wywóz nieczystości. I drugi punkt mojego pytania to co się dzieje na Rysiu. Tam kupa tego czarnego składu przy szosie, jak również nie wiem, czy to akurat do pana należy, myślę, że do Sotysa z Rysia. Nie chcę odbijać pałeczki, ale zniszczony teren przy pomniku poległych w obronie ojczyzny na Konarach. To tak w skrócie moje wstępne trzy pytania. Jakby pan był uprzejmy, a potem, jeżeli ktoś z radnych ma konkretne pytania, bardzo proszę. No dobrze, tak więc odnośnie składanych deklaracji przez mieszkańców na śmieci. Tych deklaracji jest teraz złożonych około 6 tysięcy. Ale większość deklaracji, która jest teraz składana, to są albo zmiany deklaracji, bo na przykład ktoś umarł, dołącza się do tego akt zgonu, albo zmiana deklaracji z racji tej dopłaty. Do śmieci dla rodzin wielodzietnych. Są wzywane osoby, które nie składały deklaracji. Takie osoby my wzywamy na to. No, robimy taki, można tak, powiedzieć, taki przegląd na podstawie mapek z numeracji nieruchomości, na podstawie ewidencji gruntów ustalamy właściciela, no i taki ktoś jest wzywany. No i teraz jesteśmy na takim etapie, że jeżeli ten ktoś nie złożył tej deklaracji jednak i chce złożyć, no to piszemy tą deklarację, tyle że no musimy robić korektę od lipca, wtedy kiedy obowiązek powstał, czyli już jest jakieś tam zadłużenie. No i jest parę przypadków, że no to zadłużenie, że tak powiem, rośnie. No ale mieszkańcy raczej się tym nie jakoś tam nie denerwują zbytnio, tylko no jeżeli trzeba, to trzeba, ale są takie osoby, które przychodzą i mówią, że no, ja nie będę składała deklaracji i koniec. No i jeżeli taką osobę nie składa deklaracji, no to my zbieramy takie osoby i później będą im naliczane te opłaty za śmieci, decyzje po prostu. No ale to musimy ich nazbierać trochę, żeby to wszystko ruszyło, prawda? Było pani ostatnio, też nam chciała złożyć deklaracji. Pani była chyba z Chrzęsnego, ale nie pamiętam, jak się nazywa. Nie powiem. No i powiedziała, że ona sobie pójdzie do burmistrza, to pani burmistrza i sobie ustanie, że nie będzie składała deklaracji. No niestety od pana burmistrza przyszła do nas i musiała złożyć deklarację. I złożyła. I złożyła. I bardzo dobrze. Także odnośnie składania deklaracji to tak wygląda. Odnośnie papy, to sprawa wygląda tak, że przyznam się szczerze, że od początku niepotrzebnie czekałem, aż policja się tym zajmie.
i nigdy więcej już nie będę czekał, aż policja się czymś zajmie. Tak. A odnośnie słowo, papy... Dlaczego tak policja... Komentarz, a co? My tu wspieramy policję. To znaczy, to u nich może to nie wynika z tego, że on im się tam nie chce czy coś. U nich jeszcze dłużej to wszystkie procedury. Posadzenie po prostu. Niż u nas. Jeszcze dłużej. A sprawa wygląda na tym etapie, wygląda tak, że została wydana jedna decyzja administracyjna o przemknięcie firmy, która to wywiozła. Firma się odwołała do kolegium. Kolegium cofnęło tą naszą decyzję do ponownego rozpatrzenia. Oczywiście czepiając się byle czego. Dziękuję. No więc jeszcze raz żeśmy wydali ponowną decyzję, taką już konkretną. Wiem, że odebrali tą decyzję. 28 odebrali, do 12 maja mieli czas na odwołanie się. Oni mogli 12 maja złożyć to odwołanie na poczcie. Jeżeli złożyli to odwołanie jeszcze do nas nie przyszło. Ale rozmawiałem z panią naszą prawnik i w momencie, kiedy oni odbiorą pocztę, my mamy taką informację w postaci zwrotki, że odbiorą pocztę, to tylko jeszcze nie jestem pewny, czy oni muszą się odwołać, czy my musimy dostać to odwołanie fizycznie i wtedy moglibyśmy zrobić uprzątnięcie zastępcze i później dochodzić kosztów wobec nich. No i chcę tak zrobić, żeby tą papę... Bo to tylko w taki sposób... Tej papy najszybciej się pozbędziemy. Zrobiłem zapytanie ofertowe wśród firm. Mam już taką najniższą ofertę. Tylko jeszcze muszę jakiegoś przedsiębiorcę znaleźć, żeby to... bo to firma... nie przyjedzie. Nie załatuje, tylko podstawi kontener. Podstawi kontener i nas interesuje tylko załadunek. No myślę, że tutaj z jakimś lokalnym przedsiębiorcą szybciej się dogadam odnośnie w miarę nie drogiego załadunku, niż miałbym brać firmę, która zabierze i załaduje. Przyjedzie i załaduje. Gospodarka tego nie załaduje? Kto? Gospodarka komunalna. Załadujesz? Nie, no może nie, a może z dłużników? Nie, no Mariusz nie mówi, że podatku nie płacą, ktoś nie załaduje. Nie mamy takich firm, co zalegają z podatkami. Wiem, że kiedyś mieliśmy dłużnika. Odnośnie podatków to nie mogę nic powiedzieć. Żeby wykorzystać. Ale Mariusz, w tym momencie oni nie dysponują takimi mocami, żeby nakazać. To musi być firma, która to odbierze, tak? Podstawić nie, no odbierze. Mówi Sebastian o załadowaniu, o załadunku. No to, czy on może nakazać komuś no nie może, ale rozmawiać trzeba. Ale nie, no tu przetarg przetargiem, zapytanie ofertowe tylko o załadunku. Nie wiemy, czy ja to jest przepraszam. No, nie, wiemy, nie wiemy. To dobrze. To znaczy, ja wiem, co to za firma przyjęła. Tak? Właśnie. Firma z Warszawy. No i no to należy dołożyć maksimum starań, żeby ich tym zainteresować do końca. Na etapie policji to się skończyło tak, że kierowca, który przywiózł tą firmę, został ukarany przez sąd kwotą mandatu. Albo 100 zł, albo 400 zł. Nie, no to już jest firma załatwiona, on już jest ukarany za to. I... już drugi raz sąd go nie może ukarać. Nie może ukarać. Czyli reszta jest w gestii. Gdzie my żyjemy, prawda? No. Tak, właśnie, gdzie my żyjemy. To jest to samo. Arestowanie. Dwa lata temu przystanek został postawiony na kurach, naprzeciwko ronda, prawda, i tak dalej. Został za 3 dni zdewastowany i do dnia dzisiejszego sprawa jest w sądzie, jest niewyjaśniona. Dobrze. Tak samo sprawa na przykład odebranych krów z Zalesia, państwu Balcerakom, które państwu udział prowadzi. No to zwierzęta są utrzymywane na miejscowości Białki u pana Andrzeja Dobosza. No bo musiałem znaleźć kogoś, kto będzie chciał tych krów utrzymywać. 6 krów na raz. To nie jest tak mało. To nie jest tak mało. No i gmina w tej chwili za utrzymywanie tych krów ponosi koszty. W związku z tym, że my jako gmina, jako burmistrz nie może wydać decyzji o całkowitym odbiorze tych zwierząt, tylko może czasowo wydać decyzję. My złożyliśmy doniesienie na policję o znęcaniu się nad zwierzętami, bo tylko w taki sposób sąd może zadecydować o odebraniu całkowitym tych zwierząt. Policja zrobiła dochodzenie,
to przesłuchała świadków, przekazała sprawę do prokuratury, prokuratora przekazała do sądu, a prokurator z dnia na dzień umorzył postępowanie. Dostał dokumenty i następnie... Ręce padają. No my żeśmy złożyli zażalenie do sądu na to postanowienie prokuratora. Nie wiem, jak to się skończy. Trzeba było Łukowi zaprowadzić. No najlepiej. W momencie, jak sąd podtrzyma postanowienie prokuratora, no to my musimy krowy oddać Państwu bardzo rachunek z powrotem. Podchowane? Tak. Utrzymane? Znaczy, jak one teraz są podchowane i będą miały takie warunki, jak miały kiedyś, no to one te łzale się tam zaryczą na amen. Gmina podchowa, a potem właściciel sprzeda. Nie, no teraz już zielona trawa jest. No ale zimno. Tak, ale koszty poniesione i... Ale powiedział ci pan Sebastian, że została umorzona. Umorzona, no tak. No. Jedyne wyjście zaprowadzić pod prokuraturę, pod połączenie, koniec. Oni policzą. Nie mają gdzie za bardzo trzymać. Ja są żywe, to one sobie poradzą. Takie prawo. Sebastian, na co ze zbiórką elektronitów? Wiem, że było jakieś, bo teraz tam pani Beata się zajmie, ale wiem, że było jakieś dofinansowanie z wojewódzkiego funduszu, ale nie wiem, jakie. Ale terminu jeszcze nie ma, jak ja pytałam, to jeszcze nie wiedziałam. Ale dofinansowanie na zdejmowanie, czy tylko na odbiór? Na odbiór. Bo bardzo dużo ludzi pytało jedno, czy będzie dofinansowanie na zdejmowanie, tak, na wymianę. Na wymianę, no to najchętniej, żeby... Znaczy chodzi ludziom o nową blachę. Tak jest. I chodzi, i ten temat jest jak już bardzo ważny. Tyle lat się zajmowałem tym eternitem, to jeszcze nie było dofinansowania z wojewódzkiego. Tak, ani razu. A w tych nośnikach w internecie pojawiają się... Jest do dofinansowania i z tego co słyszałem, to chyba w tym roku też było, może już się skończyło, w Banku Ochrony Środowiska w postaci preferencyjnego kredytu. Ten kredyt jest oprocentowany tam 2, 3 czy 4%. Czyli stosunkowo niskie. No i tam, jeżeli ktoś już musi wymienić ten dach, no to można się tam dobrze zainteresować. To w ten sposób przeszliśmy już do pytań, ale czy możemy wrócić do pomnika na Konarach? Czy pan coś... Jeśli chodzi, to znaczy pomnikiem się akurat Monika mnie teraz zajmuje, ale no zginęły przede wszystkim te narty, zginęły łańcuchy przy tym pomniku, były pourywane, a potem powyrywali te słupki. W związku z tym ta kostka naokoło pomnika została zdewastowana tematycznie. Wyrwanie słupki, zniszczyli tam tą kostkę. No i no co, złożyliśmy doniesienie na policję. No i podejrzewam, że koszty poniesiemy. Jak zwykle. Jak że wygrać, będzie ona też nie wykryć z placu zabaw prawnej, no, to zrobiłem sam. Na podstawie tych informacji, bo tam... Wszystko biorą teraz. Metodologa? No, powiedział policjant, że szukać. Mało prawdopodobne, żebyśmy mogli je sprawdzić. Chyba, że słupki gdzieś na złomie znajdziemy. No, ale też nie będzie, jak będzie chciał, to powie. Musi powiedzieć. Musi udzielić informacji, kto przyjdzie. Taki złomusz. Nie wiem, czy tak legitymuje. Czyli czekamy tutaj z tym o nasze pomnika? Bardzo, bardzo, bardzo takim niechybnym, ojejku, nie wiem jak to nazwać, z tą dewastacją. Tak, to no, niestety musimy poczekać. To jest coś okropnego. I nie będzie, i nie będzie lepiej. Odbywają się tam uroczystości, tak. Jedyne uroczystości początku września upamiętniające wybuch II wojny światowej. I ja powiedziałem, że to powiedziałem wprost sołtysowi z Rysia, że tam z Pulka ani z Białek nikt nie pojechał do tego lasu. Tylko podejrzewać trzeba, podejrzewać, że to są ludzie, którzy wiedzą jedyne wyjście, o dojściu. Jedyne wyjście no, przy takich obiektach, które się znajdują w lesie i są nie widać ich, to nie robić nic z metalu. Tak. Robić z kostki i koniec. Dobrze, Tadziu... Nie, no ja ten eternit. Proszę, tak, dobrze. Heniu? A ja chciałem jedno pytanie mam. Ile osób procentowo w stosunku do mieszkańców nie złożyło deklaracji tej śmieciowej? Do gospodarstw domowych. Tak. Trzeba wyliczyć, tak? A nie, nie. 5, procentowo. 10. Nie, 10 może za dużo. Aha. Ale to jest jednak... 5 do 7. No jednak to nie jest. Między? I co się dzieje dalej z
Sprawdzacie? No tak. No, ja się nie zajmuję, że jest sprawdzona, bo wiem, że byliśmy ostatni na etapie. Wiem, że to się zaczęło. Ale nie ma problemu. Były wysyłane do Jasienic, wiem, że upomnienie ktoś wypłacił za śmieci, ale te wezwania odnośnie deklaracji, jak były składane, to nie wiem, czy do Jasienicy były wysyłane już. Ale są jakieś gospodarstwa w Jasienicy? Na pewno, wszędzie blisko. Nie ma takiej chyba miejscowości. Nie ma. Chociaż... Jest? Chciałbym, żebyśmy się wstrzymali do rozmawiania, że to jakaś miejscowość. A to może 10 domów. Nie wiem, czy jest trudno. Ale strzelam. To trochę jest. Jest. Nie wydaje się, że też chyba wszyscy mają. Możliwe, bo to mniejsze miejscowości może są łatwiej, żeby zwrócić. To znaczy jeden prawdopodobnie nie ma, ale on mieszka w Warszawie. No jak mieszka w Warszawie, to nie musi. Nie zameldowany tutaj, ale tutaj nie mieszka, tak? To znaczy tutaj tak, bo taka kwestia jeszcze do tego doszliśmy tych mieszkających właśnie ludzi, że tak powiem, w Warszawie, a czasowo korzystających. Tak. To jeżeli ktoś przyjeżdża, dzisiaj była na przykład taka pani, która mieszka, która ma dom w Puszczu, i sobie mówi, że od czerwca przyjedzie tutaj, to jest na emeryturze, tylko przyjeżdża na okres letni. To składa deklarację normalną. A potem we wrześniu powiedziała, że będzie wyjeżdżać, to przychodzi i składa zerową deklarację. Czyli to jest tak, zmiana w taki deklaracji. Sposób, tak? Tak. Okresowo na zero. No właśnie, a ci co na weekendy albo gdzieś z tydzień przyjadą, później nie ma ich. No to też powinni zresztą. To też tak samo. Powinni, ale wiecie, że tego nie robią. Deklaracji. A te śmieci później leżą na Wojewódzkiej. Nie. Koło mnie. Tak wracają. No ale to ja sobie zdaję sprawę, że to jest trudno nie, to jest... dotrzeć i zweryfikować, ile kto gdzie był. To jeszcze to, to kultura, bo jak zawiozą do Warszawy te śmieci, to jeszcze pół biedy, jak sobie tam wezmą z powrotu. Najgorzej jak rzucą... Trzeba było każdego indywidualnie... Nie, no oczywiście. Nie, nie, nie. To znaczy, że trzeba by było na zasadzie donosicielstwa już, tak? Bo każdy w jakiś tam... Życzliwego. No jak zwał, tak zwał. Może być i życzliwy. Dla kogo życzliwy? Z Adama do Danusi. Chciałbym taką kwestię nadmienić, ponieważ Państwo byliście u mnie w ubiegłym tygodniu i to tak, że tak powiem, z zaskoczenia trochę i to mi uciekło uwadze, ale zmieniając miejscowość Grabów, tam jak się w las wiedzie, jest takie wysypisko, prawda? I tam, w którym miejscu? Powiem Panu tak, że to jest tak pomiędzy Grabowem a Strykami w lesie. Jak się wyjechało do Łysowic, trzeba odbić w prawą stronę ten gościniec. Takie przy... worki, szare może? No tam różne te worki są, tak? Może i szare. Może my o tym mówimy. No tam będzie pewnie w kilku miejscach, bo on, ci, którzy te śmieci dowożą, to sobie zrobili taką, wie pan, taką obwodnicę. Oni w pewnym miejscu tam wjeżdżają w las, robią takie zakole, wyrzucają i z powrotem wjeżdżają na drogę, tak? No to moglibyśmy się przyjechać. Tak? No to któregoś dnia jakoś albo się dzwonimy i pojedziemy, ja pokażę. Bardzo dobrze. No to tak. Panie sobie postawić jeszcze jedną rzecz, bo akurat pan Adam nie ale tylko króciutko. Zakrzewia. Przy Zakrzewie w stronę Borówkowej. Pod lasem. Tam jest tych kubek wiele. No te kubki właśnie będą sprzątane w nagrodę. No to tutaj będzie sprzątane. Kolega Włodek. Panie Sebastianie, no jakiś czas temu w imieniu mieszkanki ulicy Słowackiego zgłaszałem panu a propos tego szamba wyciekającego do rowu, prawda? Czy coś w tym temacie się dzieje? Jaka sytuacja? Co z tym tematem? Znaczy, no, jak byliśmy tam na Słowackiego, no to w danym momencie to szambo nie wycieka. No tak, wycieka cały czas. Rozumiem, tylko a czuć było, że było wyspuszczane, nie było czuć nie. Nawet. Dobra. Z tym, że piątek było 8 tam było. Rozumiem. Co pan proponuje, bo to jest kolejne zgłoszenie już. Zresztą pan pamięta, kiedyś byliśmy, prawda, tam z policją. Ja proponuję zrobić coś takiego, że w momencie, kiedy to szambo jest wylewane, czy tam wysiąka, wycieka z tej rury. Tak. No wiadomo, że jakieś podłączenie jest do tej rury. No, ale czy to jest rura... nie wiem, jaka ta rura jest właśnie, bo... Czy ta rura bezpośrednio do kogoś wyposażona, czy jest podłączona?
Z Piotrem Kołoś powiedział, że nie ma tej rury nigdzie na mapie. No nie ma na mapie. No przecież wtedy co w zimę byliśmy, to przecież Państwo widzieli, się płynęło, dosłownie płynęło. Tylko że zima była, śniegu nasypane było, również i jest tam taki mały staw, taki, nie? Takie zagłębienie i nie można było ustalić skąd. No nie? Aczkolwiek posesji tam jest bardzo mało. No ale policja była, no nie mogli tego ustalić. W każdym razie, no mieszkańcy ulicy Słowackiego wielokrotnie dzwonią. Zresztą u pana Sebastiana byłem, bo jest problem. Jest, po prostu jest spuszczany szambo do rowu. To już my wiemy na bank. No bo są dwa wejścia. Tak. W taką rurę wkłada się wąż i puszcza się wodę pod ciśnieniem i się patrzy, który sąsiad wybiega do domu. No dobrze, to proszę takie coś zrobić. Najlepiej włóko takie mocne, żeby tam, wie pan, pod dużym ciśnieniem. Albo straży trzeba. Albo drugie wyjście jest takie, że od okolicznych mieszkańców, bo rozmawiałem z taką dziewczyną z innej gminy i ten. No byłem zapomniany, żeby to że z okolicznych tych domów pobiera się wszystkie próbki, tak, i się bierze tą próbkę z tej rury. No ale panie Sebastianie, to dobrze, to skoro pan wie, jaki jest sposób, jaka jest metoda, no to urząd jest od tego i proszę zastosować taką metodę, która by spowodowała, że te szambo nie będzie spuszczane, bo panie Sebastianie, jakby nie było, już pan wie, to w sumie 3 lata. Ale nie można sprawdzić, ktoś ma rachunki na wywóz przecież chyba, ale to nie w każdym razie już od 3 lat zgłaszane jest wielokrotnie, policja była, no i prawda, tylko że to był zima. Ktoś się śmieje. Panie Sebastianie, mam gorącą prośbę. Proszę się zająć. Ewentualnie szybę włóko, tak jak pan mówi, czy wziąć próbki, znaczy, no bo ja nie będę w tym temacie działał. Czy zrobimy to w ten sposób, czy w inny sposób? Tak. Wiadomo, że to są koszty. Ja najpierw muszę zobaczyć, czy są pieniądze na to. Aha. Jaki to koszt by był? No, obciążycie dłużej tego właściciela tej posesji przecież. A później ewentualnie w razie to obciąża się właściciela. No przecież my nie będziemy płacić jako gmina za... Oczywiście. Panie Sebastianie, gorąca prośba. Że proszę sobie zapisać i zająć się tematem. Dobra, to jest jedna sprawa. Teraz mam kolejne pytanie. Ponieważ już jest miesiąc 5 tego roku, to chciałbym zapytać, jak się bilansują wpływy za śmieci z kosztami, jakie ponosimy. Czy to się bilansuje, czy już Państwo wiecie, macie jakieś porównanie. Czy mamy nadwyżkę? Na pewno nie. Dobrze, nie. Jak się dobilansuje? Czy jakie są niedobory? Procentowo pan nie powie. Ale mniej więcej. Jest na dużym minusie? Roznosząc upomnienia ludziom, którzy nie płacą za śmieci, to przypuśćmy, że na miejscowości, na osiedlu tutaj Borki, tych upomnień było około 30. I to są różne upomnienia. Są upomnienia, które ludzie nie dopłacają, przypuśćmy 6 czy 12 zł, ale nie dopłacają tego ze względu na to, że po prostu się pomylili. Nastąpiła pomyłka, pomyśleli, że płacą tyle, a zapłacili tyle i tyle. Ale są ludzie, którzy mają duże zadłużenie i po prostu nie płacą za śmieci. No nie płacą z wielu powodów. Ale w większości przypadków no są to rodziny ubogie. Byłem u pani na przykład na Szczepanku, w którym domu mieszka 8 osób bodajże. Mąż nie pracuje, mama jej nie pracuje, ona nie pracuje, mają 5 dzieci. Nie da się. No w takim przypadku działają te umorzenia, nie bo szczerze umarza albo nie umarza. I ale kwotowo, czy pan jest zorientowany? A z tych upomnień, co ja roznosiłem, no to tak jak... Rozmawiałem z Olą, co u nas się zajmuje tymi finansami całymi. No to tak mówiła, że połowa, może niecała, to płaci te upomnienia później. No. Czyli problem jest? Jest, no brakuje.
Panie Sebastianie, kolejne pytanie. Jak możemy wpłynąć na właściciela posesji przy ulicy Radzymińskiej? Tu wie Pan, ten budynek, co to zaraz za przejazdem jest po lewej stronie, no bo to on stoi, no ściany stoją, bo się w każdej chwili mogą przewrócić. Panu już to zgłaszałem kiedyś, bo chodzi o co? Żeby tam ewentualnie ktoś nie podszedł, ściana się przewróci, będzie nieszczęście. Czy wpłynąć na niego, żeby zabezpieczył, ewentualnie rozebrał? Właściciel nieruchomości otrzymał pismo od nas urzędu. Tak, no bo byłem u Pana przecież zgłaszałem to wcześniej. Od nas urzędu dostał pismo o uprzątnięciu tego terenu, o zabezpieczeniu przed dostępem od osób trzecich. No takim wyjściem ostatecznym to jest powiadomienie nadzoru budowlanego, no ale to jest takie uprzejmie donoszę. No. Nie, no rozumiem, chodzi o co? O bezpieczeństwo, bo w sensie tam nie widziałem, żeby ktoś chodził, ale dzieci mają różne pomysły, zaraz jest gimnazjum niedaleko, nie? Pójdą, załóżmy, zapalić papierosa, na przykład, i ściana przewróci się na nich i jest wielkie nieszczęście. Wcześniej, Panie Sebastianie, zgłaszałem, jeszcze tam proszę zadziałać tak, żeby to zabezpieczył, czy jak ponaglić, czy jak, no, taka moja prośba, bo to po co, szkoda ludzi, no nie? No bo dzieci mają różne pomysły i... To znaczy, z tego względu, że burmistrz, zastępca burmistrza, w porozumieniu ze mną, żeśmy załatwili tę sprawę, to ja bym poprosił pana radnego o uczestniczenie. Nie, po prostu o to, żeby porozmawiał na ten temat zastępcy. Żaden problem, nie ma problemu. Porozmawiam, oczywiście. Tak, no, panie sekretarzu, najpierw do pana zgłosiłem, bo taka jest procedura. Zgłosiłem panu, pan zadziałał. Jeżeli trzeba pomóc w sprawie, to nie ma problemu, pójdę do wiceburmistrza. Znaczy, no niekoniecznie procedura, bo procedura to jest taka, że ja wykonuję polecenia swojego przełożonego, prawda? No tak, ale jeżeli ja zgłaszam panu, pan ewentualnie z nim może. Dobrze, nie ma sprawy i będę rozmawiał z wiceburmistrzem. Tak. To by było na razie na tym. Dziękuję bardzo. Ja mam pytanie do pana Sebastiana. Swego czasu dowiedzieliśmy się, że przedsiębiorcy, osoby, które prowadzą przedsiębiorstwa, na przykład księgowa, gdzieś tam, prawda, takie usługi prowadzi, czy fryzjerka, czy krawiec, byli zobligowani do tego, aby nawiązać oddzielne, odrębne, jak to tutaj ta sprawa. Bo na przykład, przepraszam, to księgowa, jakie ja nieczystości mam na przykład? To znaczy, słuchajcie Państwo, no jeżeli ta księgowa ma swoje biuro oddzielne rachunkowe, ma budynek przeznaczony na to biuro, no to wiadomo, że musi podpisać taką umowę. Ale jeżeli ta księgowa, co teraz w większości się zdarza, że wszystko jest drogą elektroniczną, prowadzi to biuro rachunkowe u siebie w domu, tak, to ile ona tych odpadów papierowych utworzy? Ja to musi w formie oświadczenia napisać, że... No, czy oświadczenie. Tak, to oświadczenie. Ale w większości przypadków jest tak, że są do nas przynoszone umowy. Jest tam jakieś opóźnienie z tymi umowami, no bo to nie wszyscy zdążają przez te 14 dni. Ale w większości przypadków... Ale trzeba mieć umowę podpisaną, tak jak ja też mam odrębną umowę, oczywiście. Inne śmieci będzie generował tutaj zakład pani, a inny będzie generował. Ja rozumiem, ale mówię na swoim przykładzie, że mam, tak ja z nimi to już rozwiązywałam i spisywałam na nowo, ale udało się porozumieć. No właśnie, trzeba się porozumieć. Jedna rzecz. Panie Sebastianie, zgłaszałem panu również, tam pan pamięta, i pan z ulicy Miłej. Miła, mała, z Małej. To znaczy... Ten, wie pan, co tam w tym rowie mu tam... To znaczy, to nie chodzi o rów, tak, prawdzie. Tylko chodzi o konflikt między sąsiadami. Aha, nie no, przyproszono mnie o to, żeby przekazać. Przekazałem panu. O konflikt między sąsiedzkim. I tam, no ale jak byłem, to tam były jakieś nieczystości puszczone. A kiedy pan tam był? No, ze 3 miesiące temu. Bo on mnie prosił. Mhm. Byłem. No ja byłem. No woda była brudna. Ja byłem w styczniu tam. Mhm. No akurat było trochę zamarznięte. Ale jak rozwaliłem ten lód, no to nie było tam żadnej nieczystości puszczonych. I byłem przecież w tamtym roku, to byłem ze 3 razy tam. Mhm.
Raz to byłem z panem. No bo ten pan wskazuje nawet, kto tam spuszcza te ewentualnie nieczystości. I ten pan będąc, że tak powiem, w konflikcie z tym drugim panem, to powinien podjąć nadzór. Na pewno problem. To sprawa jest konfliktu. Wywodzi się. Dobrze. Jeżeli mogę, to ja jeszcze mam też jedno. Miejsc tych miłych. Panie Sebastianie, Karska 35, myśmy kiedyś rozmawiali. Tam się jest dwa budynki, jeden spalony, dwa rozwalające się. I Zasobna, pierwszy budynek od torów kolejowych. Tam stały dwa takie olbrzymie kominy. Reszta jest zawalona do sklepienia, sklepienia też. Tam się bawią dzieci. Sytuacja jest bardzo niebezpieczna. I o to bym prosił tutaj interwencję. Prywatne posesje. Tak? Prywatne posesje. Ale już kiedyś słyszałem ten temat. Nie, ja to zgłaszałem, na razie stan jest ten sam. Natomiast tam zawalił się dach i zawaliło się sklepienie. Tam nie był powiadomiony nadzór. Przy Karskiej 35. Ale Zasobna, to się działo tej zimy i tam nie ma nikogo. Nie ma właścicieli. A budynek jest dosyć duży. To jakby pan miał chwilę, to ja tam jeszcze tematy gdzieś będę zobaczyć, gdzie to jest dokładnie. Znajdę chwilę, nie ma problemu. Numer działki się określi. Właściciela się wezmę na początek. To tyle, to ja jeszcze nie ma. Jeżeli nie ma pytań, to ja serdecznie dziękuję panu Sebastianowi. Bardzo dziękuję za przybliżenie kłopotów, problemów, które są. Którymi w tym momencie komisja. Finał myślę, żeby był pozytywny. Dobra, bardzo dziękujemy. Przechodzimy do drugiego punktu. Zapoznanie się z pismami, jakie do komisji nadeszły. Bardzo proszę, koleżanko Danusiu. Odpowiedź na wniosek do Komisji Ładu Porządku Ochrony Środowiska na Komisji w Tłuszczu. W odpowiedzi na wniosek numer 5364 z dnia 8 maja 2014 roku informujemy, że uzupełnienie ubytków na wierzchni bitumicznej ulicy Centralnej w Jasienicy oraz Zamkowej w Chrzęsnym zostały wykonane z poważaniem. No tak, w Jasienicy tak, nie wiem jak to jest, ale w Jasienicy zostały i to w miarę szybko zostały wykonane. Tak, do Komisji Budżetowej, Komisji Ładu i Porządku, Grupa Inicjatywna z Jasienicy. Odpowiedź z Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie dotyczy mostu na rzece Cienkiej w miejscowości Jasienice, gmina Tłuszcz. Jest odpowiedź. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie, oddział w Warszawie, w odpowiedzi na pismo 9 kwietnia 2014 roku informuje, że przewiduje na ten rok wykonanie remontu przedmiotowego mostu, jeżeli nie wystąpią przeszkody natury prawnej. No to co żeśmy rozmawiali pewnie z panem Makierą. Ale to remont? Przecież tego mostu nie ma. To znaczy oni na zasadzie zgłoszenia i remontu tam mają. No chce takie obejście pan Makiera zrobić. Dobrze, oby był most, żeby tam usprawnić. No prosił, żeby tych właścicieli działek tam, żeby droga tutaj ze strony gminy, żeby była pomoc prawna. Mm-hmm. Jakby pan Makiera. No i dobrze. I następne pismo do przewodniczącego Rady Miejskiej w Tłuszczu. Aha. W związku z planowaną zmianą nazwy ulicy Szarych Szeregów w Tłuszczu oraz kilkoma propozycjami nazw ulic zwracam się z prośbą o zajęcie stanowiska przedmiotowej sprawie oraz ewentualne własne propozycje nazwy. Zgodnie z artykułem 18 ust. 2 punkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych, a także wznoszenia pomników. Zgodnie z artykułem 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 roku w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów. Nazwa ulicy powinna pełnić przede wszystkim funkcje informacyjne i identyfikacyjne. Powinna być jednoznaczna i unikalna. Dwie nazwy ulic w dwóch sąsiednich miejscowościach, to jest Tłuszcz i Liczeniec, spowodowałoby wiele kłopotliwych sytuacji w przyszłości. Zaburzyłoby to również regularność numeracji porządkowej.
W związku z powyższym zasadne jest nadanie nowej nazwy w tłuszczu w momencie, gdy nie ma jeszcze nadanych numerów porządkowych. Propozycje nazw zaproponowane przez mieszkańców. Bażantów porannej Rosy, biorąc pod uwagę obecną nazwę, propozycje nazw zaproponowanych przez tutejszy urząd. Żołnierzy wyklętych, żołnierzy niezłomnych. To wiadomości Komisji Stałej Rady Miejskiej. Z upoważnienia burmistrza Tomasz Jusiński, sekretarz gminy. Tu jest stanowisko musi być komisji. Stanowisko mamy tak. Stanowisko tak przez zajęcie. No ale myśmy na komisji rolnej odnosili ten temat na komisji rolnej i tam żeśmy się pozytywnie odnieśli do tych dwóch propozycji. Żołnierzy wyklętych, chyba bardziej byliśmy. No tak, bo to historyczne. Tak, ja bo nie, my teraz uchwałą tak, będziemy musieli pewnie podjąć uchwałę, dobra, prawda? I, nie, to, i trzeba się jakoś określić. Tak. Ja myślę, ta, że... ta nazwa żołnierzy wyklętych. Mhm. Żeby z tą szarych szeregów tam jest, tak? Żeby tego przedłużenia nie było. Szarych szeregów. A, bo, szare, tam jakby przyłączyła i przedłużenie tej ulicy. Bo szarych szeregów się zaczyna od Bobrowej. Od Bobrowej, a przez Liczeniec. Tak. A od, tutaj od przy cmentarzu już to, to już jest ulica. To jest szarych szeregów tu nie, przy cmentarzu. To jest... A nie tam dalej. To jest przy cmentarzu od długiej. Armii Krajowej. Armii Krajowej, potem kawałek Bobrowej i ta szarych szeregów się zaczyna. A dotyczy to tej kwestii, że tam jest ulica Graniczna i tutaj po jednej stronie jest tłuszcz, po drugiej stronie jest Wilczeniec, prawda? I ona była cała. Pana, a dlaczego chcą uporządkować, że tam nikt nie mieszka? Tam się dopiero buduje. I tam zostaje szarych szeregów dalej jak została, dlatego że tam są budynki wydane pozwolenia na budowę i tak dalej. Mieszkają ludzie, są pomylidowani, a tutaj dopiero pierwsza osoba wystąpiła o nadanie, tak, nadanie numeru nieruchomości. I w ten sposób tutaj urbanista nie doszło do wniosku. Nie niesie ze sobą żadnych kosztów dla... Tak, no jeżeli tak, to pewnie, że jesteśmy za. Tak. I nie na nazwą żołnierzy wyklętych, tak? Żołnierz wyklętych. Jednogłośnie cała komisja. Tak, jesteśmy za. I następne pismo z grupa inicjatywna mieszkańców Jasienicy do burmistrza i Komisji Ładu Porządku Ochrony Środowiska wniosek. W związku z prowadzonymi pracami modernizacyjnymi przez PKP zwiększył się ruch samochodów ciężarowych powyżej 24 ton masy całkowitej i ciężkiego sprzętu budowlanego na ulicach Szkolnej i Lipowej, które są jedynymi drogami dojazdowymi do budynków szkoły i przedszkola. Mając na uwadze powyższe zwiększenie natężenia ruchu, stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dzieci i rodziców dowożących swe pociechy do placówek oświatowych. My, mieszkańcy Jasienicy, chcąc zminimalizować zagrożenia związane z natężonym ruchem pojazdów ciężkich, zwracamy się z prośbą o odpowiednie oznakowanie poziome i pionowe skrzyżowań ulicy Wiśniowej z Lipową, ulicy Lipowej ze Szkolną przy Kościele, ulicy Szkolnej z Kościelną, ulicy Szkolnej z Słoneczną. Uzupełnienie poprzez namalowanie przejść dla pieszych oraz progów ograniczających prędkość na ulicy Szkolnej i Lipowej. Jednocześnie zwracamy uwagę na stan techniczny istniejących ulic, który już na chwilę obecną nie jest najlepszy, a w związku z podjęciem modernizacji PKP prawdopodobnie doprowadzi do całkowitej dewastacji. Aby zapobiec zniszczeniu ulic przez przejeżdżający tamtędy ciężki sprzęt, zwracamy się z uprzejmą prośbą o ustawienie znaków pionowych ograniczających ruch pojazdów o masie całkowitej powyżej 8 ton. Znaki takie należałoby ustawić na następujących ulicach: Rzeczna, Szkolna, Lipowa, Wiśniowa. Prosimy o pozytywne i szybkie rozpatrzenie powyższych pism. Z upoważnieniem mieszkańców Jasienicy, grupa inicjatywna. No, podpis. Dwóch. No, pani Wojdyna, pan Kulesza, ten marszał. Wydaje mi się, że tego powinniśmy się poprosić o opinię doradca. To znaczy, ja zgłaszałam, pan Gołoś zwrócił się do zarządu dróg o... No tam ktoś musi przyjechać i zorientować się w terenie, żeby to, że te oznakowania, już o te oznakowania to już na początku nawet kadencji mówiłam o tych oznakowaniach przy szkole. No ci państwo byli u mnie, znaczy panowie z tej grupy inicjatywnej, im chodzi, żeby boją się, że jak zamkną przejazd, to nie będzie dojazdu, że będzie przerzucony gdzieś transport. A na drugą stronę?
że winne drogi, że drogi zdewastują, rozwalą i nie, i zostawią. No wiadomo, że to jest w gestii gminy, żeby przypilnować, żeby spisać umowę, żeby wiadomo, że ktoś, kto korzysta z tych dróg, to później trzeba, to nie będzie tylko w Jasienicy, bo to będzie w całej gminie, bo cała ta kolej będzie modernizowana i ja myślę, że tutaj no już odpowiednie działy w gminie, czyli odpowiednie urzędnicy się tym zajmują i będą to pilotować. No, także będą bardzo mało korzystać. Korzystają. U nas już korzystają. Też, no jak się oni już muszą, tak jak odprawowa do Jasienicy, oni będą bardziej myślę, że wzdłuż toru będą, tam już jest ta wycinka, oni sobie te drogi dojazdowe robią. Jeździ, on też przejeżdża. No a na pewno. Był chodnik i tylko zostaje ślad. Tak, a to transport jest... Trzeba to monitorować i pilnować. Ale jak najbardziej to oznakowania, to tak. No, ja to już zgłaszałam, ale to pan Gołoś powiedział, że czeka na decyzję, bo w całej gminie to oznakowanie kompleksowo. To znaczy tutaj pewnie oznakowanie jest bardzo konieczne. Ja chciałbym nieco coś innego nadmienić, bo tutaj mówicie państwo o kolei, a sprawa również dotyczy tego pociągu przyjazdu, który niebawem prawdopodobnie, bez względu na to, jaka ta sytuacja będzie się tam rozwijała na wschodzie i zachodzie, oni to będą robić. Przynajmniej ja jako sołtys dostałem takie powiadomienie. Wszyscy sołtysi, na których terenie to będzie przebiegało, takie informacje, że tak powiem, posiadają. Oni mówią o albo spiętrzeniu, albo obniżeniu wód tych gruntowych i tak dalej. Mówią o transporcie również ciężkim i gmina też powinna w sposób odpowiedni na to zareagować, żeby później nie doszło do takiej sytuacji. Oni też będą się poruszali, że tak powiem, dużo takim sprzętem ciężkim, prawda, i kopiącym, i jeżdżącym, i tak dalej, tak? No ale ja myślę, że jeżeli wchodzą w teren gminny, to powinni z burmistrzem domówić się, jakieś warunki ustalić, co robią. Jakieś porozumienie. No, tak, pan ma rację, tylko ja... No, przecież to tak samowolnie pism, nie wchodzą. Proszę pana, z tych pism, które ja czytałem, tam pisze, że adresatem jest prawdopodobnie gmina, bo to jest wysłane z Urzędu Marszałkowskiego. No tak. Jest powiadomiony powiat, z tym, że tam jest, wie pan, takim językiem prawniczym, tak umiejętnie zapisane, że ktoś jak to tak przeczyta, to przyjmie to do własnej wiadomości, odłoży i na to nie zareaguje. Czas go a oni później powiedzą, myśmy przecież was powiadomili, tak. Bo to jest no tak napisane, prawda? Więc wie pan. Ale kolego, my mamy na to. Mamy prawnika, tak, który też sprawy powinien pilotować, jeżeli to prawniczym jest napisane. Oczywiście. Czas. Jeżeli my nie staniemy na drogach, nie jako radny mam obowiązek o takiej kwestii, że tak powiem, w sposób jeszcze, tak. Że tak powiem, poinformować, tak? Natomiast prawnicy rzeczywiście niech tym się zajmują. Na pewno tam, gdzie występuje ciężki sprzęt, na drogach ślady zostaną. Na pewno. Na drogach ślady zostaną, mówiąc jeszcze o pociągu, to oni przechodzą przez teren zawadniony, niezawadniony i tak dalej, więc oni muszą ten teren pokonać. A żeby go pokonać, muszą użyć pewnych technologii, pewnego sprzętu i tak dalej. Tak, tak. W związku z nami już mamy tak. Ten temat. Tutaj to należy oznakować. Jak chodzi o wnioski z dzisiejszego naszego zebrania do protokołu, bo ja osobiście będę miał taki wniosek, żeby po pierwsze odpowiednie służby zareagowały, dokonały korekty oznakowania zachowania prędkości w miejscowości od końcówki ulicy Racławickiej przez Pulko do Dzięciołów. Tam jest coś, nie jest jasnego do końca, nie jest to do końca jasne, zachowanie się kierowców. Powiatowa droga, ale tam można, przez Pulko można 90 jechać. Z tego wyniku. Teren zabudowany, a jeżdżą z tubą albo jeździ. Albo dlaczego? Nie ma znaku. Odpowiedź. Nie ma znaku. Nie, no znaku. Ale jak się wjeżdża w teren zabudowany, to już chyba sam policjant powiedział, nie ma znaku. O. Nie no, to policjant był jakiś niedosądzony. Jeżeli chodzi o prędkość, to znak jest potrzebny, ale nie sam znak powoduje to, jak to jeździ. Ja osobiście na jednej z ulic swojego osiedla wieszałem znaki ograniczenia do 30 i wiszą. A ja do nawet 100 tak. Widzę. Dokładnie tak. No przecież słuchajcie, ja mam też powiadomienie, nie ma żadnych ograniczeń, ja to tak wniosek napiszemy.
Pójdę może przerwę, sporządzimy wniosek. Spróbujmy tak zrobić. To bardzo dobrze. To ja wobec tego ogłaszam 3-minutową przerwę. 4 może. 4 minuty. Zamieniamy obrady po przerwie. Poproszę koleżankę Danusię o odczytanie wniosku, które tutaj wypracowaliśmy. Komisja wnioskuje o wyremontowanie lub poprawienie kładki na rzece Cienkiej usytuowane na ulicy Mostowej łączącej Jasienicę z Puszczem, postawienie znaku ograniczenia prędkości na drogach powiatowych, odcinek od ulicy Racławickiej w stronę miejscowości Białki, od Kościoła w Kostoliskach w stronę miejscowości Sulejów oraz dokonywanie systematycznego pomiaru prędkości przez policję. Dokonanie remontu placu zabaw na osiedlu Słoneczne. Wiecie Państwo, ja tak się zastanawiałem, bo jak tutaj Pani mówiła o tej kładce w Jasienicy, tak? Ja co prawda mam w budżecie zapisano taką inwestycję na Stryjkach, takie przejście, że tak powiem, przez rzekę Cienką. I myślę, że w tym wniosku powinienem też dopisać, rozumiem, żeby ją rozpocząć po prostu i budowę zgodnie z projektem, bo jest projekt, jest pozwolenie na budowę, jest wszystko, jest. Robić. Ale widzi Pan, no teraz akurat będą najbardziej korzystne miesiące, bo jeśli lato, tej wody będzie mniej i można... A z jakich to pieniędzy Pan ma? Znaczy, z tych ze sprzedaży? Nie wiem, proszę, ale jest to w budżecie, tak? Więc burmistrz wie, co tam jest. No ale w budżecie, jak jest wszyscy my mamy ze sprzedaży, to na razie nic nie możemy robić. Ja myślę, że taki wniosek mogę złożyć. Zgodnie z projektem w budżecie i pozwoleniem na budowę. Natomiast burmistrz do tego niech się ustosunkuje, tak? Więc proszę taki wniosek zapisać jeszcze. Bardzo proszę. Bardzo proszę. To rozpoczęcie budowy kładki w Stryjkach na rzece Cienkiej zgodnie z pozwoleniem na budowę i projektem. I tyle, no i już, tak? Prosi Pan, czy Pan każe? Tak, ja, to jeszcze ja podyktuję Pani Karolinko. Czy proszę, czy każe? No. Jak wyżej? Odwodnienie osiedla Cięciowy. Zwracam taką uwagę. Tak. Będziemy szukać teraz to, gdzie zapisane w budżecie, no tak? Tak? Nie, no to będziemy wymieniać Ale miało coś. Dobrze, proszę Państwa, będziemy kończyć. W sprawach różnych informuję, że nasz konkurs na najładniejszy ogródek posesji już jest w internecie. Tak jest. Bardzo proszę zachęcać swoich kiedy mieszkańców. Kiedy plakaty dostaniemy? Najpóźniej na sesji, która się odbędzie 7 maja. A czy już plakaty są już... Godzina jest znana w sesji? Nie tak. Wiem. Tak? Rano? Nie wiem. Nie, poważnie. Ja wiem, że 27 jest sesja. A o której godzinie nie wiem. Karolinko, czy znana ci jest godzina? Nie. Przypominam koleżankom... Przypominam koleżankom i kolegom, że jutro, 20 maja o godzinie 16 jest spotkanie w Centrum Kultury pod tytułem Bezpieczna Gmina. Myślę, że Święto Szkoły. Podstawowej. Tak? Ale to tam... Ale to tam nie, to chyba Wy tylko zapraszacie. A posłuchajcie, czy znamy już, gdzie będą się odbywały dożynki? Nie wiem. Jeszcze Roża? Nie wiemy. Wiemy. Nic jeszcze nie na Roży. Myślę, że to niedługo się będzie wyjaśniać. Jeżeli nie ma pytań, na tym kończymy. Bardzo dziękuję. Zamykam posiedzenie.